Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry, nazywam się Dorota Siedziniewska-Brzeźniak i jestem prokurentem w firmie Idea HR Group, spółka z o.o., spółka komandytowa. Zaczynamy rozmowę w kolejnym podcaście Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Dzisiaj z panią Dorotą będziemy rozmawiali o sytuacji na rynku pracy, ale na rynku pracy dzieje się całkiem sporo, to widać po ilości ogłoszeń, po ilości rekrutacji. Pani Doroto, wydawałoby się, że czas po pandemii to będzie czas odwrotu na rynku pracy, a tymczasem trwają gorączkowe poszukiwania pracowników. Tak, zgadzam się. Obserwujemy w tej chwili bardzo duży wzrost popytu na pracowników. Portale rekrutacyjne zaobserwowały bardzo duże wzrosty, jeśli chodzi o ilości ogłoszeń rekrutacyjnych. W związku z powyższym eksperci rynku szacują, że rynek pracy wygeneruje wkrótce bardzo dużo nowych miejsc pracy. Tak więc stopa bezrobocia spadnie, pojawi się dużo ofert pracy, także dla pracowników będzie to czas, kiedy będą mogli podejmować pracę nową, jeżeli są zatrudnieni, bądź też, jeżeli pozostają jako osoby bezrobotne, będą mieli okazję do podjęcia zatrudnienia. Jest to jakiś swojego rodzaju fenomen, bowiem wszelkie dyskusje w czasie pandemii zwiastowały, że już zaraz nadejdzie fala bankructw, albo już zaraz nadejdzie fala zwolnień. A tutaj póki co przedsiębiorcy zdają się chyba całkiem zgrabnie bronić przed tym, by podejmować takie bardzo ostateczne decyzje. I to jest bardzo dobra informacja. Wszystko wskazuje na to, że ten okres pandemii, jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, przeszedł nam stosunkowo łagodnie i optymizm wśród przedsiębiorców rośnie, a zawsze ten optymizm, jego wzrost powoduje wzrost zatrudnienia pracowników. Tak więc wydaje, wszystko wskazuje na to, że wyszliśmy obronną ręką z pandemii i pracodawcy tworzą nowe miejsce pracy, patrzą optymistycznie w przyszłość. No właśnie, żeby odmrażać gospodarkę, potrzeba jest ludzi. Czy spotykacie się Państwo jako Idea HR z takimi sytuacjami, że na przykład niektóre hotele, niektóre obiekty gastronomiczne w czasie pandemii zmuszone były do ograniczania zatrudnienia, a teraz w trybie pilnym dzwonią i pukają do Państwa drzwi i mówią: Szanowni Państwo, potrzebujemy pracowników, bo jak nie, to nie będziemy mogli się otworzyć. Oczywiście, obserwujemy takie sytuacje. W okresie pandemii przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, hotelowej nie byli w stanie utrzymywać zatrudnienia na poziomie sprzed pandemii, bo koszty generowane przez zatrudnienie niestety były zbyt wysokie. W związku z powyższym doszło do poważnego zmniejszenia zatrudnienia w tej branży. Pracodawcy, wiedząc, że wkrótce zostanie odmrożony sektor, oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, że muszą uzupełnić swoje braki kadrowe, ale nie ulega wątpliwości, że starali się to zrobić jak najpóźniej, aby ograniczyć koszty. W związku z powyższym otwarcie tej branży spowodowało, że wszyscy na gwałt szukają nowych pracowników. Tak więc zapotrzebowanie z branży gastronomicznej, hotelarskiej jest w tej chwili bardzo duże. Każdy, kto chciałby pracować w tym sektorze, ma bardzo duże szanse na zatrudnienie. No i tu pojawia się kolejne pytanie. Czy ludzie chcą pracować w tych sektorach, czy wciąż zaufanie do odmrożenia gospodarki na tym etapie jest na tyle niskie, że nikt nie ryzykuje swojej na przykład pewniejszej posady, być może nawet w mniej prestiżowych zawodach, żeby rzucić ją dla pracy w gastronomii czy hotelarstwie? Nie ulega wątpliwości, że sytuacja pracodawców z branży gastronomicznej nie jest łatwa. Wynika to z faktu, że w okresie pandemii pracownicy, którzy stracili pracę w tym sektorze, przekwalifikowali się. Przynajmniej znakomita większość przekwalifikowała się i wykonują w tej chwili inne zawody. Na pewno dużą szansą dla gastronomii jest zatrudnienie w ramach tak zwanej pracy sezonowej. Na rynku pracy są osoby, kandydaci, którzy są zainteresowani zatrudnieniem w takim elastycznym trybie pracy. Są osoby, są studenci, są osoby, które są, posiadają pewne zobowiązania życiowe i nie mogą pracować w pełnym wymiarze. Dlatego wydaje mi się, że dla tego sektora takie osoby będą dużą szansą. Nie ulega wątpliwości, że powrót tak zwanych pracowników stałych do gastronomii może być trudny z uwagi na to, że
no, ciągle jest pewna niepewność wśród kandydatów, czy ta branża faktycznie będzie funkcjonowała w przyszłości bez zakłóceń. Jeżeli przyjdzie nowa fala pandemii, może się zdarzyć, że ponownie będą ograniczenia w zatrudnieniu. Tak więc powrót tych pracowników do tej branży będzie trudny i rolą tutaj pracodawców jest mądrze przemyśleć ten proces, zastanowić się, jak można zachęcić pracowników do powrotu. No i nie ulega wątpliwości, że kwestia płacowa, presja na wynagrodzenia jest dosyć wysoka, a kondycja przedsiębiorstw w tej branży nie jest zbyt dobra z uwagi na zamknięcie w okresie pandemii. No i tutaj nie wiem, czy pani się zgodzi z taką tezą, że w sumie branża gastronomiczna to jest branża, której no dość mocno należy współczuć. Najpierw 7 miesięcy dość ciężkiego lockdownu, potem wydaje się chyba dość chętny powrót klientów, bowiem ostatni weekend pokazał, że w ogródkach gastronomicznych ludzi było sporo, no ale brakuje pracowników, a ci, którzy się pojawiają, no oczekują od restauratorów, oczekują od właścicieli restauracji, kawiarni, no wynagrodzenia przynajmniej na takim samym poziomie jak przed pandemią, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że jeszcze większym. Czy to poszukiwanie pracowników będzie więc łatwe i czy z pani doświadczenia łatwo będzie o to porozumienie między przyszłymi pracownikami a chętnymi do zatrudnienia pracodawcami? Oczywiście, no, będzie to pewne poszukiwanie nowych pracowników dla tej branży, będzie sporym wyzwaniem dla pracodawców. To nie ulega wątpliwości. Natomiast dużą szansą dla tej branży jest to, że faktycznie my jako społeczeństwo odczuwamy taki duży brak kontaktów społecznych, brak właśnie uczestnictwa w takich przyjemnych chwilach jak stołowanie się, jak spożywanie posiłków w restauracji, w kawiarni. Wydaje się zatem, że jeżeli chodzi o klientów, na pewno ta branża nie powinna narzekać na brak klientów. Faktycznie z drugiej strony, po drugiej stronie, jak gdyby oczekujemy, że będzie rzesza pracowników obsługujących nas na określonym poziomie, którzy będą ten serwis świadczyć nam na takim poziomie godnym polecenia. Nie ulega wątpliwości, że mamy w tej chwili do czynienia z rynkiem pracownika, natomiast efektem rynku pracownika jest pogorszenie jakości świadczonych usług. Zawsze się tak dzieje, są to usługi gastronomiczne i wszelakie inne usługi, zatem po stronie pracodawców jest nie tylko wyzwanie w postaci zatrudnienia odpowiedniej ilości osób, ale też osób, które posiadają pewne predyspozycje, kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Jeżeli chodzi o usługi, konkurujemy zawsze jakością serwisu. Żeby tą jakość serwisu utrzymać na godnym poziomie, potrzebujemy do tego wykwalifikowany, wyszkolony personel. Tak więc z jednej strony jest szansa dla tej branży poprzez to, że popyt na wychodzenie, na stołowanie się w gastronomii, wyjazdy do hoteli, to jest coś, o czym marzymy i za czym tęsknimy jako społeczeństwo. Z drugiej zaś strony pewnym wyzwaniem jest pozyskanie odpowiedniej kadry. No i myślę, że tutaj mądra polityka i jak gdyby zaplanowanie tego procesu z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób profesjonalny spowoduje, że będzie to możliwe. Biorąc pod uwagę specyfikę województwa zachodniopomorskiego, no nie mogę pani nie zapytać o sytuację kurortów nadmorskich i ogólnie o to, co nazywamy pracą sezonową, bo wiele wskazuje na to, że to też będzie zupełnie inny sezon, jeżeli chodzi o zatrudnianie sezonowe pracowników. Spodziewa się pani szturmu na pas nadmorski, czy może tutaj też będzie problem, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, no pracownicy no trochę pozmieniali swoje spektrum zatrudnienia? Nie ulega wątpliwości, że sytuacja, jeśli chodzi o pracę sezonową, jest nieco inna niż w latach poprzednich. Ona wynika właśnie z tego okresu pandemii. Wynika również z tego, że bardzo silne zapotrzebowanie na prace sezonowe wykazują nasi sąsiedzi, szczególnie Niemcy oraz Holandia, i starają się kusić ciekawymi ofertami pracy naszych tutaj rodaków. Dodatkowo jeszcze studenci, którzy na ogół zasilali rzesze
pracowników pracy sezonowej, często pozostali w swoich domach rodzinnych, żeby ograniczyć koszty studiowania zdalnego. W związku z powyższym też tutaj z tej strony jest spore zachwianie. Dodatkowo sytuacja na rynku pracy, czyli wzrost i dostępność do stałego zatrudnienia powoduje, że z tej pracy sezonowej część osób się nam, mówiąc kolokwialnie, wykrusza i przechodzi do stałego zatrudnienia, a takie możliwości istnieją. To powoduje, że ta praca sezonowa może być pewnym wyzwaniem. Natomiast musimy sobie zdawać z tego sprawę, że zawsze na rynku pracy jest pewna liczba osób, których kwalifikacje nie przystają nieco do rynku pracy. Tak więc dla tych osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia w pracy stałej, istnieje szansa przekwalifikowania się i znalezienia pracy w ramach pracy sezonowej. Tak więc na pewno praca sezonowa ma sens i na pewno jest możliwa, natomiast wymaga nieco bardziej energicznych działań na rynku pracy. Nawiązując trochę do sytuacji zarówno gastronomii, jak i branż sezonowych, zauważyła Pani taką pewną dezaktywację młodego pokolenia na rynku pracy. Jest tak, że coraz ciężej jest pozyskać młodego pracownika, takiego, który dotychczas był zainteresowany pracą dorywczą, bo na przykład właśnie pandemia spowodowała, że presja finansowa u tych młodych ludzi jest trochę mniejsza niż jeszcze przed czasem pandemii. No niestety często mówimy o tym, że obserwujemy taki, wydaje się, niepokojący trend, mianowicie mówię tutaj o bierności zawodowej ludzi młodych. Pokolenie, które wkracza na rynek pracy, często jest jeszcze pokoleniem mieszkającym razem ze swoimi rodzicami, czyli posiadającymi bezpieczeństwo zakwaterowania, bezpieczeństwo wyżywienia. Rodzice otaczają opieką takiego młodego człowieka. W związku z powyższym to powoduje, że te osoby teoretycznie są aktywne na rynku pracy. Świetnie obsługują telefon, aplikacje mobilne, zgłaszają się na nasze i innych firm ogłoszenia rekrutacyjne, pojawiają się na rozmowach, ale w momencie, kiedy konfrontują to swoje aktualne życie, powiedzmy to na luzie, z życiem zawodowym pełnym obowiązków, koniecznością udania się do pracy o godzinie 6, często zdarza się, że osoby takie rezygnują i nie podejmują tej pracy, bądź rezygnują po jednym lub po kilku dniach. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale faktycznie ta ekonomiczna sytuacja młodych powoduje, że spada im motywacja do pracy. Nie mają takiego przymusu ekonomicznego, żeby tę pracę podjąć, ponieważ o ich dobrostan dbają rodzice. Podsumowując powoli naszą dzisiejszą rozmowę w podcaście Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, gdybyśmy mieli naznaczyć perspektywy dla rynku pracy na najbliższe miesiące, to z Pani punktu widzenia należy spodziewać się pewnej popandemicznej stabilizacji, czy może wciąż jest dużo pewnych zmiennych, pewnych niewiadomych, które powodują, że przedsiębiorcy odczuwają pewien niepokój, jeżeli chodzi o planowanie na przykład rozłożenia kadr w swojej firmie? Ja myślę, że popandemiczny rynek pracy będzie rozwijał się bardzo dynamicznie. Optymizm wśród przedsiębiorców wygeneruje nowe miejsca pracy. Nie wiemy, jak zachowa się trend emigracyjny. On jest silny, ale na ile rodacy po okresie pandemii będą chcieli wyjeżdżać za granicę, czy będą chcieli podejmować pracę w Polsce. Rośnie liczba osób z Ukrainy, głównie z Ukrainy, cudzoziemców, którzy zasilają nasz rynek pracy i faktycznie tutaj obserwujemy, że ich ilość znacznie wzrosła w ostatnim czasie. Pracownicy z Ukrainy chętnie przyjeżdżają do Polski z uwagi na bliskość geograficzną, taką bliskość kulturową, ale też nie wiemy, jak będzie wyglądała polityka migracyjna, nad którą pracuje w tej chwili rząd, czy możliwość pozyskania zezwolenia na pracę będzie łatwiejsze. To jak gdyby spowoduje, że tak do końca nie wiemy, jak się ten rynek pracy zachowa, ale większość ekspertów rynku pracy szacuje, że bezrobocie będzie spadać i będzie rosło zapotrzebowanie na pracę. Dodatkowym elementem jest fakt, że zbliża się lato, prace sezonowe, to zawsze
zawsze powoduje, że spada ilość bezrobotnych, że rośnie ilość ofert pracy. Tutaj zdradzę naszym słuchaczom trochę kulisy, że za Pani plecami jest tablica z przedsiębiorcami, którzy rekrutują obecnie. Ja oczywiście nie wymienię nazw tych firm, ale to są głównie branże przemysłowe i branża e-commerce. To oznacza, że tutaj konsekwentnie wciąż jest duży nabór pracowników. No nie widzę tam hoteli i restauracji, chociaż tak jak Pani powiedziała wcześniej, oni również bardzo szybko, chyba jeszcze szybciej poszukują. Dokładnie. Nie ulega wątpliwości, że takim trendem na ten rok będzie oprócz pracy zdalnej i ewentualnej pracy hybrydowej, na pewno będzie zwiększenie popytu na tak zwaną pracę fizyczną, jak również automatyzacja procesów, a tym samym jak gdyby tutaj konieczność nabywania nowych kompetencji przez pracowników, aby dopasować się do tych procesów automatyzacji. Czyli przed nami na pewno kolejne bardzo interesujące miesiące na zachodniopomorskim i nie tylko zachodniopomorskim rynku pracy. Nie jeden raz jeszcze będziemy na pewno na ten temat rozmawiać. To był podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.